Wernisaż wystawy pod tytułem Podwójność, która mieści w sobie prace z kolekcji sztuki Galerii Bielskiej BWA, odbędzie się już w najbliższy piątek, 7 października o godzinie 18. Dla zainteresowanych sztuką mieszkańców z pewnością będzie to wielka gratka. Rano zaczynamy panelem na temat miejskiej kolekcji sztuki współczesnej. Otwieramy taki dyskurs, chcemy porozmawiać o tym, czy Jaworzno potrzebuje tych sztuk wizualnych, współczesnych, czy też nie. Ci, którzy ze sztuką współczesną mają mniejszy kontakt, również powinni przyjść, gdyż z pewnością będzie to wyjątkowe wydarzenie. Są to prace dobrane jakby do tytułu wystawy. Tytuł jest Podwójność. No i prace mają taką koneksję właśnie pewnej podwójności. Na przykład jak tutaj praca właśnie z tyłu. Artystka zrobiła portrety, połączyła swoje i swojej siostry bliźniaczki. Będzie można zobaczyć pracę kilku naprawdę znakomitych artystów oraz takich, o których w przyszłości także z pewnością usłyszymy. Zbigniew Warpechowski, Natalia LL. Nie chcę zdradzać wszystkich nazwisk. Zapraszamy na wystawę, żeby podziwiać. W każdym razie mamy nadzieję, że to będzie uczta dla zmysłów. To nie pierwsza i nie ostatnia taka wystawa w naszym mieście. Pewnego czasu możemy zobaczyć instalacje, czy rzeźby, czy też akcje organizowane, czy też przez państwa lewandowskich w sektorze, czy też kwestie poplenerowe, bo przecież były takie plenery organizowane, a ich miejsce znajdują się chociażby, efekty tych znajdują się przed halą widowiskowo-sportową w Jaworznie. Także myślę, że jest tutaj olbrzymi potencjał i z całą pewnością będziemy w tym kierunku starać się działać. Wernisaże to zawsze ciekawe wydarzenia, które pozwalają inaczej spojrzeć na rzeczy, które wydają się oczywiste. To także dobra okazja, aby w gronie interesujących ludzi napić się lampki wina i pooglądać pracę wyjątkowych artystów.